Witam na kanale Take Look. Dzisiaj pokażę, jak wyczyścić z kamienia starą muszlę klozetową. A jak widać, będzie to spore wyzwanie, bo jest co czyścić. Jest to doskonała okazja do przetestowania czterech popularnych środków czyszczących, usuwających kamień. Przetestuję środek Agent Max, pogromcę kamienia z Biedronki, bardzo popularny środek Domestos Zero Kamienia, Ace oraz zwyczajny, banalny ocet spirytusowy 10%. Ten sedes pochodzi z lat 80. XX wieku w komplecie z osadem kamienia, który pamięta też zapewne XX wiek. Dla młodszych widzów wyjaśnienie. Ten sedes ma półkę, dzięki której kiedyś ludzie szybciej wykrywali raka jelita grubego. Współczesne sedesy półki nie mają, więc rak wykrywany jest niestety na bardziej zaawansowanym etapie. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z tą półką, zapytajcie swoich dziadków. Na początek sprawdzę, co zdziała szczotka, która pochodzi też z XX wieku. Nieco tego osadu z wierzchu zeszło, ale został naprawdę twardy kamień. Nie schodzi skrobany nawet drewnianą szpatułką. Na potrzeby testu podzieliłem półkę w sedesie na 4 ćwiartki i w każdej ćwiartce zastosuję inny środek. W pierwszej ćwiartce zaczynam od Agent Maxa pogromcy kamienia. Żel rozprowadzam pędzlem po całej powierzchni. W drugiej ćwiartce na kamień aplikuję Domestos Zero Kamienia, również w żelu. Trzecia ćwiartka. Nasączam kawałek papieru toaletowego Ace. Ten środek jest w płynie i bez papieru ściekłby. I czwarta ćwiartka. Nasączam również kawałek papieru toaletowego octem spirytusowym i obkładam nim kamień. Minęły 3 godziny, sprawdzam efekty. Jeśli chodzi o Agent Maxa, to kamień zszedł w 70%. Jeśli chodzi o Domestos, to w 50%. Ocet spirytusowy okazał się tak skuteczny jak Agent Max, a Ace wypadło najgorzej w tym teście. Wniosek jest taki, że mały osad kamienia skutecznie usunie zarówno Agent Max, jak i zwykły ocet. Ale sedes jest nadal brudny. Czas na dogrywkę, czyli Agent Max pogromca kamienia kontra Domestos zero kamienia. Aplikuję oba żele i zostawiam na 3 godziny. Minęło 3 godziny. Sprawdzam, czy tym razem kamień został całkowicie usunięty. Oba środki, jak widać, poradziły sobie z kamieniem, jednak nieco go zostało. Moim zdaniem ten pojedynek wygrał Agent Max, pogromca kamienia. Domestos Zero Kamienia, jak widać, nie zredukował kamienia do zera. Okej, czas na finalne czyszczenie sedesu. Wykorzystam do tego niezawodny ocet. To najtańszy środek, w dodatku nie zawierający agresywnej chemii i zawsze jest pod ręką w każdej kuchni. Ponieważ ocet ścieka, więc obkładam wszystkie miejsca ze śladami kamienia kawałkami papieru toaletowego lub kawałkami ręcznika papierowego i nasączam je octem. Dzięki temu ocet będzie długo działał na kamienny osad, na pochyłych i nawet na pionowych powierzchniach. Nalewam też ocet do syfonu, w którym jest sporo kamienia. W sumie zużyłem 1,5 litra octu. Tak przygotowany sedes zostawiam na całą noc. Minęło 8 godzin. Zbieram papier i czyszczę muszlę szczotką.
wprawiam gąbką i gotowe. Muszla klozetowa jak nowa. Do czyszczenia sedesu używam od lat tylko i wyłącznie octu. Pozostałe środki, jakie tu pokazałem, wykorzystałem tylko dlatego, że w wielu komentarzach na naszym kanale wskazywaliście, że są rewelacyjne w usuwaniu kamienia. W tym filmie rzetelnie przetestowałem 4 środki do czyszczenia kamienia i mam nadzieję, że pomogłem Wam w wyborze środka czyszczącego do Waszych toalet. Dajcie znać, jakich środków używacie i jak oceniacie ich skuteczność. Jeśli podobał Ci się ten film, to zachęcam do subskrypcji naszego kanału i dawania łapek w górę. Zachęcam do oglądania innych naszych filmów.